Gamer, witam was w kolejnym odcineczku z GTA 5 Życie Miliardera. Już sobie opaliłem wszystkie modziki. No niestety sprzedaż tego samochodu, który w ostatnim odcinku postawiliśmy tutaj, wydarzyła się poza kamerami. Ale no, będzie jeszcze kiedyś okazja. Tak samo jak jest teraz okazja, żeby znowu zobaczyć tego złodzieja samochodów. Nie mam auta nawet przy sobie. Koleś, co ty tak za mną walisz? Ty chłop, bierze samochód na minutę. Po co ci auto na minutę, koleś? Jak pojechał szybko. Dobra, idziemy. Bo Porsche powinno dalej stać. Mam nadzieję, że tak jest. Nie, nie powinno. Muszę je znowu zrespić, znowu się nie przygotowałem. Chyba, że stoi jakimś cudem. Ale chyba nie. Tak jak myślałem. Nie ma. Dlatego to jest teraz idealna okazja, żeby coś kupić. Siemaneczko. Zrobić zakup. O. Dobra. No nie wiem, jak jesteśmy po cybogaci, to myślę, że... Nie wiem, sedany są jakieś luksusowe? Nie do końca. Nie, coupe jest już... No, taki. Bentley jakiś może. Może kiedyś, może kiedyś. Ale na razie jakiś super samochód. Jaki jest najdroższy? Ten jest najdroższy. Ten? Ho! Nieźle. Jeszcze jest taki Krieger, też drugi. No solidnie, solidnie. Taki. To jest najdroższy chyba. Ja. Wiem co zrobię. Kupię dwa auta. Jeden taki typowo sportowy, a drugi taki, wiecie, taki do wożenia się. Vehicle customization możemy zrobić. Plate number. O, możemy mieć. Nazwiemy sobie... Subuj. Nie. No dobra, napiszemy po prostu Darnix może. Czemu nie? No kolor jest spoko nawet, bo pasuje do tego auta. Zmiana wyglądu. Dodatki są jakieś? Nie wiem. No spoko, spoko. Możemy zrobić test drive, ale nie, bo ja się decyduję od razu na ten samochód. Znowu radę muszę wrócić. I muszę coś zjeść, a konkretnie to wypić, bo zaraz umrę. Trzeba jechać do sklepu. O mój Boże, trzeba do sklepiku jechać. Czemu mam otwartą maskę? Zamknę sobie przez menu jakby co. Nie denerwujcie się, że sobie przez menu zamknę. Maskę, to nic innego nie robię, chcę tylko maskę zamknąć. Nie, nie dodatki, drzwi. No, nie wiem, czemu było nie zamknięte. No i mamy ładnie, domik napisany. No, ładnie, fajnie się jeździ nawet. Dobra, trzeba znaleźć teraz jakiś sklep w pobliżu, tu jest jakiś. To bym musiał... To jest znowu racing karetka. To będzie moje ulubione słowo teraz. A ten co tak stanął na środku drogi? Skoro on może tak, to ja też. Czemu mam się ograniczać? Tutaj kolejny samochód na minuty. Spoko. O, zielony jest. Spoko. Dla mnie git. W ogóle w tej modyfikacji Lively World
której chyba zapomniałem dodać pod ostatnim odcinkiem. Jest też taka opcja, że powiedzmy jak jedziemy jakimś fajnym samochodem, to jacyś ludzie mogą robić nam zdjęcia i potem nad mapą pojawia nam się powiadomienie, jakkolwiek by to nie brzmiało, pojawia nam się powiadomienie, że wrzucił ktoś na Life Invadera: o, zobaczcie, jaki fajny samochód spotkałem na mieście, nie? Takie coś. Poczekajcie sobie, światło zapalę może. Powinno być git teraz. No, dlatego taka opcja też jest. Zaparkujemy sobie tu. Mam nadzieję, że żaden złodziej nie przyjdzie. Ci panowie wyglądają na takich bardziej podejrzanych. Przywitam się z nimi, żeby ich polubić może. Dobra, chyba chcą, nie chcą bardzo gadać. Dobra. Pewnie najdroższe daje mi najwięcej, tak kupię 20, tego sobie zapłacę $1,000,000. 1300. Nawet nie wiem co kupiłem. Ale to coś pewnie daje dużo napicia. I te very big hamburgery. Też tak za 20. Co ja robię? Teraz zrobię tak. Przywitam się z sprzedawcą. Siema. What's up? Yo, what's up? It is so boring sitting in a store all day. No spoko, tam gada coś. Dobra, panowie, ja nic od was nie chcę, nie? Dobra. Czas zawieźć ten samochód pod dom. Się napić czegoś przy okazji. Coli. I zjeść sobie hamburgerki, które mi zostały. No i teraz można jechać. Tutaj są jakieś rzutki, ja nie wiem o co chodzi. Zobaczę co to jest, są jakieś rzutki. Nie wiedziałem. Zobaczę sobie. A, sobie mogę tamtędy pojechać. Nie wiem czemu ja tutaj stoję na pasach. Skoro mogę tędy. Trochę bardzo przekroczyłem prędkość, ale nie ma policji, to są rzutki. You can fix this car in any lessons of cosmos if you manage to move it there. Ha, jakiś samochód stary. Motor właściwie. Spoko, będzie można się to pobawić w tym. Może niekoniecznie w tej serii, ale w jakiejś innej. Tam czy to jakiś samochód. Zielony. Co to oznacza? W sumie sam nie wiem. Co to jest? Custom vehicle. A, jakiś customowy. Spoko. Dobra, jedziemy do domu teraz, bo w sumie w mieście na razie nie mamy nic do załatwienia, tylko później wrócimy po samochód kolejny. Policja nie patrzy, to mogę przygazować sobie na specjalce. Jak już oficjalnie będzie seria z prawdziwego życia w GTA, to wtedy już nie będę tak robił. Albo będę robił, tylko nie często. Nie tak często. O, tutaj można się na policjantów natknąć, to ja bym chciał wam pokazać ten skrypt, jak on działa. Jak się przekraca prędkość. Coś ich spotkać nie mogę. Gdzieś syreny słychać. O, 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 idealnie, idealnie są policjanci, git. O, zainteresowali się nam. Patrzcie. O, shit. No trochę dziwnie zaparkował koleś, ale spoko. W ogóle słyszeliście, że Franklin przed chwilą się wkurzył, nie? Idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zrobił? 60 w
strefie 45, no spoko. No. Motherfucker. Na czerwonym świetle jeszcze przejechałem. Hey, nice car. Can I have a ride? Co, panie policjancie, w związku z tym $750 mandatu. Ja mam 2 z 7 jakby, wiecie, wykroczeń na swoim koncie. Co, zabiorą mi prawo jazdy? Jak będę miał te 7? Czy jakby nie bardzo rozumiem. Mam nadzieję, że nie. Wtedy będę musiał jeździć nielegalnie. O, zielone się zapaliło. Widzicie, jakie ja mam szczęście do zielonych świateł. Jak jestem w pobliżu, to mi się zielona strefa od razu robi. Dobra, tutaj nikt nie patrzy. O, sorry. Prawie bym jakąś panią rozjechał. Racing karetka znowu. Dobra, zatrzymam się tak jak inni. Dobra, trudno. Wala GTA. Uff, już myślałem, że mi wywaliły GTA. Przegazuję trochę. Fajnie samochód chodzi. Mogę ludzi pozdrawiać z samochodu? Chyba nie. Tam ci dalej stoją przez tą karetkę. Się zbugowali trochę. Zielone znowu. W ogóle zauważyliście, że jak GTA się gazuje samochodem, nie? To zaczynają się ludzie wkurzać. Bo ja jakbym słyszał coś takiego na ulicy, to bym się bardziej cieszył, niż bym się... nie wkurzałbym się, a bym się cieszył, nie? Bo fajnie, nie? Bo jakby... Lubię samochody, lubię dźwięk silnika. O, patrzcie, guy, cool car. O, jest. Z Life in the, z Invadera. Check out this cool Italian GTO I found on Power Street today. Takie fajne. Co się dzieje przynajmniej, nie? O, kolejny koleś. O, tutaj jakieś plus pills. O nie. O nie, zapomniałem się napić. Gdzie jest mój samochód teraz? Ja muszę odnaleźć to Power Street. Gdzie to było? Alta. Why not? No nie. Dlaczego? Okej. Okay. Jest tu gdzieś jakiś samochód na minuty, proszę. Car sharing. Show all news. Tu jest gdzieś jakiś najbliższy. Dobra, dzięki. Dobra, ach, ale... Zapomniałem pić. Nie, tak się nie robi, no. No już. Ale lipa. W
Sorry gościu, jadę po swoją furę. Masakra. Naprawdę, coś czuję, że te skrypty będą mnie denerwować jeszcze. Patrzcie, jak to napicie szybko schodzi. Dobra, sorry gościu. Osiemset metrów zostało. Mam nadzieję, że znajdę ten samochód. Że albo, że ani go nie ukradli, ani po prostu nie zniknął sam z siebie. Chyba nie. Dobra, tutaj można przycisnąć, to chyba 75 było. A teraz ograniczenie do 45. O, zdążę. Zdążyłem. Stoi tu gdzieś moja fura? Nie, to jeszcze nie tu. Ja... Co mi zostało do picia? Trzy kolej jakieś brandy. To kupiłem. Nawet nie wiedziałem, co wtedy kupiłem. Ale było najdroższe, więc mi się wydaje, że... W tamtym sklepie było najdroższe, więc mi się wydaje, że najwięcej daje. Chyba widzę swoją furę. Jeśli to tam. Co tak, gościu, podjechałeś blisko? Spadaj. Ja tu stoję. No wyjazd, gościu! Jeśli mi porysujesz samochód, będę musiał płacić za to. Światło zapalę może. Chociaż w Stanach chyba nie trzeba na światłach jeździć, ale... No dobra. Dobra, błagam, aby tu stało gdzieś. No nie, zdespawnował się. Przecież to droga fura była, no nie. Nie no. Mi się odechciało do domu wracać. $27 jeszcze. Ale tak naprawdę straciłem o wiele więcej. No tak. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest teraz mój samochód. Ale możemy do Animal Arka pojechać w sumie. Zobaczymy, jak to działa. Możemy w sumie tym samochodem na minuty podjechać, skoro już tu jest. Dobra, złamię przepisy, bo już i tak jestem bardziej zdołowany, że kolejny mandat nie wkurzy aż tak bardzo jak strata samochodu za prawie 2 miliony. Dobra, trudno. Kupię sobie drugi taki sam. I mam nadzieję, że wtedy nie zapomnę pić. Tak samo jak teraz. Wypij tę kolę do końca. Burgerka se wszemaj. Git. Dobra, to jedziemy, nie? Do 50 jest ograniczenie. Wyprzedzam na podwójnej ciągłej. Nikt nie widzi. Nie wiem. Już jak wyjadę z miasta, to będzie policja stanowa jeździć, więc... Dobra, nie zatrzymuję się na stopie i tak, bo i tak policji nie ma. Nigdzie nikt nie widzi. Mam nadzieję, że nie będę musiał tankować. Powinno wystarczyć właśnie na 2 km tyle. Teraz wyprzedzam od prawej w ogóle. Prawdziwe życie! Tak, ale super. W prawdziwym życiu też przecież tak się robi. Kto tak nie robi? Każdy tak przecież robi. Do 35 jest ograniczenie. Czemu na znakach pokazuje, że jest ograniczenie do 35 mil na godzinę? A tutaj pokazuje na skrypcie, że do 50.
Nie wiem, nieważne. Jakbym się sugerował znakami, to bym musiał jeździć wolniej, więc w sumie dobrze, że skrypt nie łapie znaków. Chyba. Mam nadzieję, że nie. Bo jakiś koleś na motorku. Jezu, jedzie tym motorem, jakby to był skuter. Storąbię go może. O, przyspieszył. Dostał turbo. Ej, ale koleś jedzie już poza ograniczeniem. Czemu go policja nie goni? Wiesz, jest jakoś na żółto zaznaczony. Jak jest zaznaczony? Co to znaczy, że na żółto? Wróg! Boże, teraz... Na tym skrypcie to... Wszystko oznacza wróg. O! Tutaj powinien jechać jakaś fajna fura. Teraz powinna jechać. Bo na biały jest oznaczone zazwyczaj jakieś fajne samochody. Mi się trafiały. Teraz to jest rebel zardzewiały. Są dwa rebele zardzewiałe na razie oznaczone. Są jakieś auta specjalne, mi się wydaje. Bo ostatnio cały czas mi się trafiały mi się Corvette C8, właśnie tak oznaczone. I no jeźdź, gościu, puszczam cię. Spoko, spoko. A, chyba że... Dobra. Dobra. A teraz mi się trafił rebel, to myślałem, że ten, że na początku, jak miałem te same korwety, to myślałem, że to daje jakoś, wiecie, oznacza same jakieś... A, to ja alkohol piję. Brandy to jest alkohol. To mi w ogóle napicia nie daje. O Boże, ale źle. Dobrze, pod Animal Arkiem jest sklep. Dobrze, że pod Animal Arkiem jest sklep. Boże, jak dobrze. Bo bym umarł znowu. I ja właśnie teraz umieram. Halo, zaraz będę umierał. Jak mam mało napicia. Halo? 45. Zapłaciłem. Halo, dajcie mi coś do picia. Co daje najwięcej do picia? Nie wiem, lemoniada? Z 50 lemoniad kupię. Za $300, nieważne, ja chcę pić. Koleś, ja chcę pić. Daj mi wypić lemoniadę. O tak, lemoniada daje dużo. Dobra, ale przy okazji zjem może tego hamburgera. Dobra. Dobra, już znaleźliśmy i coś, co daje bardzo dużo na jedzenia, czyli Very Big Hamburger, nie wiem dlaczego oznaczony na czerwono. I lemoniada. Jakby ktoś wiedział... Strzelają się tam. Jakby ktoś wiedział, dlaczego ten Very Big Hamburger jest na czerwono, to może powiedzieć. Okej, okay, $9, spoko. O, tutaj mam na zielono podobno jakąś animację z samochodem. Koleś sobie przy aucie stoi. O. Policja. Spoko. Mamy tutaj Animal Arka. Możemy kupić może jakiegoś zwierzaka. Cat. Chicken. Husky. Jaki ładny! Ale... Tabem się obraca, spoko. Labrador. Pudel. Taki fajny, śmieszny. Rottweiler, czyli to jest taki chop, którego mamy. Australian Shepherd, też ładny. West Highland White Terrier, który nie jest do końca white. Pumę możemy kupić. Lew górski właściwie, ale... Ostatnio mnie taka zjadła. Kojot. To koniec. Spoko, ten Australian Shepherd jest bardzo ładny. Rottweiler mamy takiego. Labrador Retriever też jest bardzo ładny. Ale ten Husky. Ja bym chyba tego Huskiego jednak wybrał, wiecie? Nice doing business. Nazwy możemy mu wprowadzić. Dobra, nazwiemy go. Jak można go nazwać? Nie wiem, na razie nazwę go. Może... jaką nazwę wybrać? Hmm.
Moi drodzy, właśnie tutaj jestem, przyszedłem kupić pieska. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, ale policjanci właśnie mi pomogli, uratowali mnie, ponieważ ten koleś jakiś chciał mnie zastrzelić i zadzwoniłem po policję, nie? I dobrze, że przyjechali, nie? Bardzo dobrze, dziękuję panie policjancie, żeście przyjechali. Naprawdę bardzo, bardzo doceniam panie policjancie. A to? Kto to? Jakiś koleś. Jakiś drugi gangster dziwny. Czemu policjanci przyjechali z rowerem? To jakiś hunter jest. Koleś. Co pan tu poluje na... Ty pewnie cały czas mojego psa atakowałeś. Na pewno. O, kurweta C8 przyjechała. I ja. Nie no, ja tu kończę odcinek. To co się tu dzieje, to normalnie masakra jakaś. Ja stąd spadam. Wyłącz radio. Nie, dobra, to na dzisiaj to by było na tyle. Te helikoptery latają, szukają mnie, bo pobiłem... U, nie, nie pobiłem to, bo to będzie źle brzmieć. Wyrównałem rachunki, bo koleś zabijał mi psa. Tak to będzie lepiej brzmiało. Dobra, to co mi zostało? No, wracam do Los Santos. A wam już będę powoli dziękował za oglądanie, nie? Tego odcinka. Bo zaraz zginę. Prawie bym zginął. Oczywiście zapomniałem pić. Zaraz bym rozwalił samochód na minuty. A jak rozwalę samochód na minuty, to się płaci dodatkowo. Co? Nie, tutaj zjadę. Zrobię sobie mały postój. No co, wam będę dziękował już, nie? Nara.